Wszyscy ci, którym stare bajki trochę się już znudziły, mają okazję sięgnąć po coś całkiem świeżego. Absurdut, powieść Marka Lechowicza. Chociaż o sprawach, które zainteresują raczej dorosłych niż dzieci, jest taką właśnie współczesną baśnią. Autor mieszka w Łomży, spotkał się z czytelnikami w Białymstoku. Iwona Zawadecka. Będziemy gadać. Marek Lechowicz, człowiek wielu pasji. Sportowiec, podróżnik, absolwent Akademii Wychowania Fizycznego i Szkoły Filmowej. Pisaniem zajmował się już wcześniej, ale do tej pory były to scenariusze filmowe i sztuki teatralne. Absurdut to jego pierwsza powieść. A że jedną z jego pasji są podróże, to co przeżył, zapamiętał i przemyślał, znalazło się na kartach książki. I to jest praktycznie bezpłatna podróż, bo nie licząc ceny detalicznej tej książki, ale ona przyniesie nas w światy realne, nierealne, hiperprzestrzeni i także w świat sztuki. W świat sztuki podwójnie. Sztuka, jeden z tematów podejmowanych przez pisarza, w książce obecna jest także za sprawą ilustracji. Stworzyła je Teresa Adamowska, znana łomżyńska malarka. Namalowała obrazy inspirowane treścią, a nie dosłowne ilustracje. Nie chciała odbierać czytelnikom radości wyobrażania sobie, jak wygląda świat absurdutu, bo sama taką radość przeżyła. Z dużą przyjemnością i satysfakcją udałam się w podróż z Zygfrydem Baldachimem i z Simplicjuszem Wszędorównym. To są dwaj bohaterowie. Podróż okazała się fantastyczna, filozoficzna, stawiająca wiele pytań, dająca nawet wiele drogowskazów. Z jednej strony skutkowała ona złamaniem masztu w szachówce, zaś z drugiej... Absurdut to książka inspirowana realizmem magicznym albo baśnią, stąd pomysł, by na jej podstawie stworzyć film. Autor jest po wstępnych rozmowach z warszawskim studiem, tym, w którym tworzy swoje animacje, białostoczanin Tomasz Bagiński. Iwona Zawadecka, Obiektyw. Na zakończenie pierwszy odcinek naszego cyklu przedświątecznych porad.